nie wpuści, to tu ktoś przyjdzie za chwilę. No wiesz, jak on poprosi, żeby ktoś przyszedł. Tak, ale jeszcze jest na szczęście dzień stoliczek z dziewczynami, które dzwonią. No, mam taką nadzieję. No, miej taką nadzieję, bo lepiej wejść. Ale wiesz, jak mnie wpuszczą, mnie to przecież nie oszanujecie, nie? Czy nie dzwonię? Ta Penderecka, to ona ma dziwne takie gadanie, wiesz? No, coraz dziwniejsze. Coraz dziwniejsze. Wiesz, ona jest piękna, a już zaczyna się strefa cienia. Wiesz, co to znaczy? Ona, no, staruszka. Wygląda w stosunku do swojego kompozytora męża. Wygląda na jego córkę. Penderecki już jest wiekowy. No, że ona jest jakby córką tego swojego męża. Żartują, że no, no, no. To jest córka. Pan Krzysztof denerwuje wtedy. Kiedyś na lotnisku mi powiedział, och, jaką pan ma piękną córkę. Właśnie. On mówi, że to nie gorzowa. Dobry, co? Tak. Lubię takie... Ale to ludzie mówią złośliwie, bo przecież wiedzą. Oczywiście, że